Cześć, z tej strony Luke, witam was w kolejnym moim gameplayu. Tym razem nie jest to już MOAB, tylko taki sobie luźny gameplay na terminalu. Grałem sobie tutaj MK14, swoją drogą, tak na marginesie, jest to bardzo fajna broń, którą bardzo lubię grać. Zamiast paczuszki specjalisty wziąłem sobie tym razem szturm, ponieważ jakoś tak chciałem sobie zagrać po prostu for fun, bez żadnego stresu i tak dalej. Dlatego wziąłem sobie klasę szturmową. Nie wiem, jakoś tak sobie ubzdurałem w głowie, że jeżeli gram sobie for fun, to biorę po prostu zamiast paczki specjalisty jako pakiet uderzeniowy, to biorę sobie szturm. Tak sobie jakoś, nie wiem, mówiłem, można powiedzieć. Zanim przejdę do tematu, który chciałem dzisiaj omówić, szybciutko omówię klasę, jaką się tutaj w tym gameplayu posługiwałem. Broń, jak już mówiłem na początku tego filmu, jest to MK14 z tłumikiem i celownikiem laserowym. Perki to, z tego co pamiętam, zwiad bezkompromisowy oraz stalker. Pakiet uderzeniowy oczywiście, jak widać, jak mówiłem na początku, szturm. Killstreaki, jak również widzicie, za 4 kile mam paczuszkę, w której może być wszystko, za 5 predio, czyli predator, i za 9 kili wsparcie AH6, jako że posiadam perk bezkompromisowy. Wszystkie te killstreaki są do zdobycia za... potrzebują do zdobycia, przepraszam, jednego killa mniej, czyli paczuszka jest za 3, predzio za 4 i AH6 za 8. Złość, nienawiść i stres to temat, czy też tematy dzisiejszego gameplaya. Postanowiłem wybrać ten temat, ponieważ ostatnio miałem bardzo dużo MOAB failów. Tak, właśnie na ekranie widzicie to, co widzicie, czyli po prostu paczka mi się zbugowała. Wy też tak często macie, rzucacie paczkę i później ona nie zlatuje? No dobra, nieważne. Jak już mówiłem, miałem dosyć dużo ostatnio, w krótkim czasie, dużo oczywiście dla mnie MOAB failów, które popchnęły mnie właśnie do tego, aby poruszyć te tematy, które przed chwilą słyszeliście. No i właśnie te tematy są związane właśnie z tymi MOAB failami. Postaram wam się przybliżyć te sytuacje, w których na takim wysokim killstreaku ginąłem. Ten pierwszy jakoś bym przeżył, ponieważ padłem na killstreaku około 17-19 zabójstw. Ale te pozostałe 3 MOAB faile z ACR-a naprawdę dały mi w kość. Ciężko to przeżyłem, że mi się nie udało ich zdobyć. Tak na marginesie, wiem, że strasznie długo dochodzę do sedna sprawy, ale wybaczcie, po prostu taki już jestem. I tak po prostu już mam. A wracając do tych 3 pozostałych MOAB failów, więc padłem kolejno na killstreaku 20, 21 i 21. Ten pierwszy i ostatni killstreak miałem staty 20 na 0 i 21 na 0 i naprawdę padłem przez takie bzdury, że to jest aż... głowa boli, po prostu głowa boli. Pewnie zastanawiacie się, o co mi chodzi? Dlaczego mówię o jakichś MOAB failach, które nikogo nie interesują? A jaki to ma związek z tematami, które chciałem dzisiaj poruszyć? Ano, ma to taki związek, że te 2 MOAB faile, te najbardziej bolesne, były spowodowane złością i stresem. Tak właśnie. Na początku był to stres, ponieważ zawsze, kiedy mam killstreak 15+, bardzo się stresuję, ponieważ takie mam dziwne, czy też głupie wrażenie, że wszyscy o mnie wiedzą. Po prostu myślę, że wszyscy o mnie wiedzą, wiedzą, gdzie ja jestem, wiedzą, że mam killstreak 20 czy też 15 i właśnie zmierzają, by mnie zabić. Wtedy nie wiem dlaczego, ale gwałtownie przyspieszam, mam takie właśnie głupie wrażenie, że zaraz ginę, że ktoś już do mnie biegnie i po prostu szukam wrogów jak szalony i właśnie wtedy najczęściej ginę właśnie z tego stresu. Tak było właśnie na tym MOAB failu z killstreakiem 21. Ładnie się mecz układał, staty 21 na 0. Wszystko pięknie, ładnie było, ale właśnie przez ten stres, który spowodował to, że nagle tak gwałtownie, jak zawsze, przyspieszyłem, co spowodowało to, że rozglądając się po terenie, przeszukując teren, czy przeczesując celownikiem, nie zauważyłem, że koleś z MP7 za mną po prostu rzucił zrzut taktyczny, czy też flarę taktyczną, ta, która właśnie pokazuje nam miejsce, w którym będą się odradzać wrogowie. I po prostu tej flary nie zauważyłem,
i wróg z łatwością naprawdę od pleców mnie zabił. Mimo że go zobaczyłem po prostu z tego stresu, jakoś nożem go nie trafiłem, a on mnie bez problemu z biodra zabił MP7 i naprawdę wtedy dostałem takiego rage'a, takiej złości, nienawiści sam do siebie. Byłem na siebie po prostu straszliwie zły, co spowodowało kolejny MOAB fail, po którym już naprawdę miałem wszystkiego dosyć, ponieważ znowu zginąłem na killstreaku 21 na mapce Resistance. Po raz kolejny przez głupotę zginąłem, ponieważ wiedziałem, gdzie jest wróg, wiedziałem, że do mnie zmierza, wiedziałem, z której strony biegł mi koleś z FMG Akimbo i ja niepotrzebnie się po prostu wychyliłem za takiego auta, tam jest, wiecie, tam są takie ładne schodki, taki ładny zaułek, tam po prostu schowałem się za tym autem, ponieważ wiedziałem, że ten koleś ma FMG Akimbo i jakoś tak odruchowo po prostu, również ze stresu i jednocześnie złości, po poprzednim mob failu się wychyliłem i zginąłem. Wtedy naprawdę miałem naprawdę wszystkiego dosyć. I właśnie dlatego warto wystrzegać się złości i stresu, a nienawiści warto wystrzegać się zawsze i wszędzie, w ogóle wszystkich tych trzech rzeczy naprawdę warto się wystrzegać, ponieważ bardzo pomaga to w grze. A jak wystrzegać się złości i stresu? Właśnie. Jeśli chodzi o stres związany z wysokim killstreakiem, tutaj w sumie jest to kwestia doświadczenia, czyli jak często taki killstreak zdobywamy, im więcej, tym stres prawdopodobnie jest mniejszy. Nie martwcie się, ja żadnym prograczem czy też mistrzem mułabów nie jestem, dlatego ten stres u mnie występuje w mniejszym lub większym stopniu praktycznie zawsze, kiedy zdobywam taki duży killstreak. I może powiem troszeczkę, jak sobie z tym staram się przynajmniej radzić. Jedni odbindowują sobie taba, żeby nie widzieć tablicy wyników. Drudzy czekają w kącie, czy też w jakimś bezpiecznym miejscu, aż ten stres minie. No mi jakoś te dwie rady jakoś nigdy nie pomogły. Wy spróbujcie, może nóż, widelec wam się poszczęści i się uda. I ten stres wam minie. Ja mam tylko jedną radę, jeśli chodzi o stres. Właśnie teraz tak przerwałem. Koleś z naszego teamu nabił MOABa, serdecznie mu gratuluję. Ale w sumie grał MP7 z tego co widzę i zbyt trudnego zadania nie miał, ponieważ tych nieogarów tutaj było dosyć sporo. Wracając do tematu, ja ze stresem związanym z wysokim killstreakiem radzę sobie w jeden jedyny sposób, który u mnie działa. No więc zwalniam jak najbardziej tempo mojego poruszania się, rozglądania dookoła siebie, patrzę często na radar, nasłuchuję wrogów, czy ktoś do mnie nie biegnie. Po prostu staram się jak najdokładniej obejrzeć wszędzie, gdzie pójdę, przemyśleć każdą akcję, każdy ruch, by nie zginąć po prostu w jakiś bezsensowny sposób. Po prostu zwalniam, tak ogółem mówiąc. Zwalniam, dokładnie wszędzie się rozglądam, staram się chodzić w miejscach, w których czuję się pewnie, których na pewno nie zginę. No i to w sumie jedyna rada z mojej strony, jeśli chodzi o stres związany z wysokim killstreakiem, ponieważ jakoś inne takie porady na mnie nie działają po prostu. No nie wiem dlaczego, jestem dziwny. Przejdźmy teraz do złości. Złości starajcie się unikać jak ognia, dosłownie. Ponieważ to jest tylko gra, nie żaden realny świat. Starajmy grać się dla przyjemności, nie dlatego, żeby na chama zdobyć jakiegoś moaba, czy też jakiś wysoki killstreak. Ponieważ jeżeli nam się to nie uda, to jest bardzo duża szansa, że po prostu będziemy źli i złapiemy takiego rage'a, że tak powiem. I po prostu wtedy, nawet kiedy mieliśmy dobry humor, kiedy mieliśmy zacięcie do gry, kiedy mieliśmy fajny dzień, po prostu sobie zepsujemy bezsensownie humor przez jakąś, no powiem, głupią grę. Są tylko jedne sytuacje, w których się złoszczę. Wtedy, kiedy po prostu ktoś gra jakąś noobską bronią, albo ogólnie gra bardzo noobsko, czyli jakimiś tubami, czy też granatnikami. Na kamperów raczej staram się nie narzekać, ale w ogóle ostatnio staram się nie narzekać na nic, ponieważ to po prostu nam psuje humor i samą grę, samą zabawę z gry. Dlatego pisanie MP7 noob w czacie, czy też coś podobnego, naprawdę nie ma sensu, ponieważ na 100% nie przemówimy do osoby, do której piszemy i ona będzie dalej grała tą MP7, przecież nie zmieni broni dlatego, że na nią narzekamy. Tak samo jeśli ktoś narzeka na was, naprawdę się tym nie przejmujcie. Jeśli ktoś pisze, że jesteście hakerami, mimo że nie macie żadnego wucha ani innych gówien, to naprawdę nie przejmujcie się, grajcie dalej, bawcie się dobrze.
Miejcie dobry humor. Mam nadzieję, że gameplay się podobał. Wynik to 41 na 3. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że moje rady, które u mnie w miarę się sprawdzają, przydadzą się wam u was w grze. Trzymajcie się, no i fajnie by było, gdybyście dali lajka, ponieważ to, jak mówiłem, już pomaga bardzo wybić się na YouTubie. Także trzymajcie się, no i do zobaczenia w następnym gameplayu. Cześć!